Jest z nami Jakub Łukowski. Cześć Kuba. Cześć. Przeczytam Ci pytania od naszych dziennikarzy i prośba o ustosunkowanie się do nich. Pierwsze pytanie. Twoje indywidualne statystyki pokazują, że dobrze wkomponowałeś się w zespół Korony. Czy tak faktycznie jest? No tak, na pewno czuję się fajnie już w tym zespole. Już trochę czasu, kilka tych meczów zagrałem, także statystyki indywidualne wiadomo, że są ważne, tak, ale najważniejsze jest dobro zespołu i o to walczę w każdym meczu, żeby te statystyki przekładały się na punkty. To a propos statystyk, jeszcze jedno pytanie. Czy masz jakiś indywidualny cel, jeżeli chodzi o ilość zdobytych bramek w tej rundzie? Nie, takiego celu sobie na pewno nie zakładam, ale no, tak jak mówiłem, jak będzie ich, im więcej ich będzie, także będę pomagał klubowi, żeby zdobywał te punkty. Tu będzie tylko z nagrodą dla drużyny, także oby było ich jak najwięcej. Oczywiście. Za Wami dwie porażki. W obu spotkaniach nie byliście gorsi od swoich rywali. Czego w takim razie brakuje, by wrócić na ścieżkę zwycięstw? Nie wiem, może trochę szczęścia, skuteczności. No, też mieliśmy swoje sytuacje. Nie udało się ich wykorzystać. Wykorzystał je przeciwnik. No, w tych meczach ostatnich się nie udało, ale miejmy nadzieję, że w kolejnym już się uda. Ale do pozytywów na pewno należy zaliczyć pierwszą połowę meczu z LKS-em. Tak, no w pierwszej połowie gra wyglądała naprawdę, naprawdę super. I obyśmy teraz zagrali cały mecz na takim poziomie, a nie tylko jedną połowę. No właśnie. Wasz najbliższy rywal 4 z ostatnich 5 spotkań z Stonewall przegrał. Dzieli Was jedno miejsce w tabeli. A jakiego meczu możemy spodziewać się w Olsztynie? Na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, tak jak mówisz tutaj, tylko jedno miejsce nas dzieli w tabeli, także na pewno chcemy pokazać na boisku, że będziemy tym zespołem dominującym. No i tak jak wiadomo, no, chcemy wygrać ten mecz i wrócić z tej podróży z 3 punktami. Przed Wami dwa spotkania, już jedno za Wami, czyli 3 mecze w ciągu tygodnia. Co jest najważniejsze w tym czasie dla zawodników, żeby w każdym spotkaniu wypaść jak najlepiej? Myślę, że kluczowa tutaj jest regeneracja, tak? No, odnowa biologiczna, zresetowanie głowy po tym meczu, zapomnienie o meczu poprzednim, tylko skupienie się już na kolejnym. Bo tak jak mówisz, ten czas pomiędzy meczami teraz jest bardzo krótki, no i myślę, że to będzie klucz do sukcesu. Dziękuję, życzę powodzenia. Dziękuję. Dziękujemy.